Dzień dobry. Większość instrumentów średniowiecznych, instrumentów smyczkowych nie osiągała dużych rozmiarów. Ikonografia, która przedstawia instrumenty większe niż współczesna altówka, jest stosunkowo nieliczna. Ten został wykonany według XII-wiecznej ikonografii. Korpus jest wyrzeźbiony w jednym kawałku gruszy, natomiast płyta rezonansowa, belkowana poprzecznie, jest wykonana ze świerka sitkajskiego. W oryginale instrumenty podobnego typu były nieco inne. Miały całkiem płaską podstrunnicę, nie wzniesioną ponad poziom płyty rezonansowej, w związku z czym struny przebiegały stosunkowo wysoko nad podstrunnicą i prawdopodobnie grano na nich techniką paznokciową, dotykając, skracając strunę z boku, a nie dociskając, tak jak we współczesnych instrumentach smyczkowych. Ten został zmieniony w taki sposób, aby łatwiej było na nim grać osobie przyzwyczajonej do współczesnych instrumentów smyczkowych. Struny są jelitowe. Podstawek ukształtowany w ten sposób, że można grać zarówno na pojedynczych strunach, jak i na dwóch czy trzech. Więcej informacji na temat tego oraz innych instrumentów wykonywanych przeze mnie, proszę pisać pod adres instrumenty@odwa.pl.